Wtedy Lech grał przez sporo lat właśnie na Dębcu, dość blisko miejsca, gdzie się narodził, po drugiej stronie torów, o, tak można powiedzieć, torów kolejowych. Na tramwaj, na piątkę, spokojnie na stadion i byłem prawie godzinę przed meczem. No, to nie było auto, trzeba było zostać jak ja ze Swarzędza. To musiałem jechać autobusem na Wierzbową, kiedyś na Wierzbowej stawał auto. Jeżeli się nie przejeżdżało całej trasy tramwajem, zresztą czasem na dachu, to był ewenement, że się jeździło na dachach tramwaju. Ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek był jakiś wypadek. Nie pamiętam przynajmniej. A też w takich przejazdach brałem udział. Grano w niedzielę o 11. Przed rozpoczęciem meczu to lokomotywa przyjeżdżała, sygnał dała. Ja mówię, to znaczy, że to była atmosfera niesamowita. Pamiętam na drzewach, na dachach. No, coś było niesamowitego. No nie? Na moich czy na naszych oczach to wszystko się zmieniało. Człowiek oglądał na 28 czerwca na Dębcu, na Golęcinie. Takich meczów, które gdzieś tam zapadły mi w pamięć, do których mogę wrócić, no to na pewno mecz z Liverpoolem, na pewno mecz z Barceloną. Uwaga! Gol! Gol, proszę Państwa! 1-0 w 30 minucie po strzale Kruszczyńskiego z rzutu karnego. Ten mecz dla mnie to był mecz, który dzisiaj w głowie mi siedzi. Pamiętam te wyjście z tunelu na boisko, to po prostu to jest taki tumult, że no do kolegi coś mówiłem, to nic nie słyszeliśmy. 35 tysięcy ludzi, jeden przy drugim, ściśnięci, coś wspaniałego. Mogę nawet teraz powiedzieć do piłkarzy Lecha dzisiejszych, to są ci sami kibice, którzy nas krytykują, ale też potrafią się zachować wspaniale. Przy takiej atmosferze, co tu Lech grał, te mecze wszystkie i dzisiaj, ten, na obecny dzień dzisiejszy, to naprawdę same nogi wyrwały do gry, po prostu przy tej publiczności. Kontra Lecha, idzie Okoński, poszedł Adamus, Okoński, będzie strzelał, strzela i gol! Gol, proszę Państwa! Jak ich nie ma z nami, czy na wyjazdach, czy u siebie, no to to bardzo boli i dobrze wiem, jakiego daje to powera i jak krzykną i jak przeciwnikom się nogi uginają, jaki tutaj jest dopływ. Przed szansą zespół z Poznania, nie ma tutaj nikogo i jest! Spada pole karne, rejs, 2-0! Jeszcze Arboleta, będzie szansa, brawo! Do Moszczenia, Moszczeń, gol na Bułgarskiej, 3-1 na Lecha. Czasami ktoś mnie zapyta, no tyle lat chodzisz, wiele razy dostajemy w twarz, a ciebie to... I wtedy odpowiadam, tego nie idzie zrozumieć. To trzeba być na stadionie, to trzeba poczuć. To wtedy dopiero można zrozumieć, o co chodzi w tym całym interesie. Duma, taka wiara w to wszystko, wielkie oczekiwania. No i myślę, że przede wszystkim miłość. Miłość do tego klubu. Każde wyjście na tą murawę, czy to jeszcze na starym stadionie, czy na nowym stadionie, pojętnie przeciwko komu graliśmy, no to jest coś, dla mnie było coś bardzo, bardzo ważnego. Może nie jestem rodowitym poznaniakiem, czy nie pochodzę z Wielkopolski, bo jestem ze Śląska. Te korzenie gdzieś są inne i moja droga też do Lecha, do pierwszego zespołu była inna niż niektórych chłopaków, ale oczywiście, że tak, jestem kibicem Lecha Poznań i zawsze będę. To nie jest to, że ktoś, a bo koledzy idą, to ja też idę. Albo takie tłumaczenie, jak ktoś tam się tłumaczy, nie, a nie byłem w kościele, bo nie miałem czasu. Nie, ja na mecz zawsze mam czas, bo ja na przykład wiem, że wszystko jest i podporządkowane całe moje życie. Jest podporządkowany, że ja na mecz jadę. Tak teraz w niedzielę jest mecz, to ja na mecz jadę. Kibolem trzeba się urodzić. To jest dla mnie, to jest życie po prostu i ja sobie tego nie wyobrażam.